Słuchaj, jesteś na środku oceanu. Nigdzie nie widać lądu. A za tobą czai się tsunami. Najpotężniejsza odjechana fala. I co wtedy robisz? Pracujesz rękoma, aż mięśnie zaczną palić. Raz, dwa, trzy, w górę! A potem jesz obiad. Ty stary, co narobiłeś? Zepsułeś mi ujęcie. Ha, do tego twojego amatorskiego reality show? Nie obrażaj mnie, dobra? To próbny materiał. Dostanę własny program, jeśli przekonam producentów, że znam się na rzeczy. Ja tam wolę gotowanie. Mięso gotowe. O, miał! Zbieram z głodu. Nad stadion fortecy nadciąga potężna śnieżyca. Wyruszymy wcześniej, by potrenować w ekstremalnych warunkach. My kontra żelazne czołgi. Na stadionie fortecy? I na dodatek w czasie groźnej śnieżycy. Ja tam nie narzekam. I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest, give them my best shot. Every minute of the 90, now I'm gonna be a fighter. Cause 1, 2, 3, I'm a super striker. Supa Strikers. Śliska gra. Melduj szybko! Jak postęp prac? Pułkowniku von Puszar, odwierty idą pełną parą. Odnajdziemy cel za kilka minut. Ja nein! Wiercicie bez skutku od ponad 3 tygodni. Skąd nagle taka pewność? Ależ, kapitanie Uber, tu działa zwykły rachunek prawdopodobieństwa. Im dłużej szukamy artefaktu, tym jesteśmy coraz bliżej celu. Dzień pierwszy. Lecimy w Alpy. Przydadzą nam się umiejętności przetrwania. O, tak, tak, racja. No bo jak my przeżyjemy lot, kiedy fotele się tylko trochę rozkładają? Ha? Żelazne czołgi? Ciekawe, co oni tam robią. Oszanowanie, panowie! Profesorze! Witamy! Według moich nowych wyliczeń, śnieżyca dotrze na stadion za 2 doby. Towarzyszyć jej będzie katabatyczny górski wiatr, który sprawi, że pogoda będzie fatalna. Nie lecimy do Atalnów, tylko w Alpy. El Matador, słuchaj, ta pogoda nie pomoże wam w walce. Nie, 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 nie w Alce, tylko w Alpach. Pogoda będzie okropna. Co? Ja ustalam prognozę. Jak wspomniał Nordshow, gra przeciwko czołgom w czasie śnieżycy będzie wymagać umiejętności przetrwania. Znam miejsce, gdzie możemy je zdobyć. Dzień drugi. Trener zabrał nas na spacer. Gdzie znajdziemy warunki zbliżone do tych na stadionie fortecy? Na górze. Ale zimno. Czuję, że zamiast afro mam na głowie czapkę z lodu. Skoro już teraz jest tak zimno, to co będzie się działo w weekend, gdy w Alpy dotrze ta potężna śnieżyca?
Shaker? Shaker! Stary, co ty wyprawiasz? Zasada 101, ziom. Zawsze trzymamy się razem. Wow! Dobra, już idę, idę. Nareszcie! Co wy się tak grzebiecie? Wow, niesamowite. Jest jeszcze większy niż sobie wyobrażałem. Dzięki temu odkryciu będziemy najlepsi. Zimą nikt nas nie pokona. A my nagrym. Ale czas. Super. Całkiem niezłe. I to mi się podoba. W tych nowych strojach od profesora nie zamarzniecie. A teraz poznajcie sparing partnerów. Drzewa? Żelazne czołgi są od was znacznie więksi. Waszą przewagą będzie szybkość i zwinność. Ha, ha! Siebie! Nie znajdą sposobu na Elmata Kiwkę! Ale przy ujemnej temperaturze i silnym wietrze będzie bardzo ślisko. To mamy jakiś plan? Będziecie grać w butach ze specjalnymi kolcami. Poproszę te maleństwa, trenerze! Czołgu, ale korzeni piłkarskich to ty raczej nie masz, bracie. Powiedziałbym, że gra jak na drewnianych nogach. Panowie! Wygląda na to, że mogłem się odrobinę pomylić w obliczeniach. Śnieżyca prawdopodobnie dotrze do was za... sekundę. Robi się nieciekawie. Czy ktoś ma jakiś pomysł? No pewnie. Nawet o tym nie myśl. Daj spokój. Nie ma mowy. Chcesz tego? No dobrze, już dobrze. Niech ci będzie. Potrzebujemy gałęzi, kilkunastu szyszek i ogromnej determinacji. Zamieć przyszła wcześniej. Świetnie. Idealne warunki pogodowe dla zimowego piłkarza. Informacje, jakie zebraliśmy od... wie pan od kogo? Sprawią, że ta śnieżyca będzie nam niestraszna. Tak złej pogody nie mieliśmy od wielu, wielu lat. Być może, ale dane, których dostarczył nam... są sprzed dziesiątek tysięcy lat, z epoki lodowcowej. W czasie meczu Supa Strikers zlodowacieją ze strachu. Dzień trzeci. Wykopaliśmy w śniegu jamę, która w nocy będzie stanowić bezpieczne schronienie. Przy prędkości wiatru 10 metrów na sekundę, temperatura odczuwalna jest znacznie poniżej zera. Nord? Tak? Luźny Joe? Dzięki, że nas uratowałeś, bracie. Chyba nawet obejrzę sobie twój program. Nie ma sprawy, Joe. Ale jeśli się stąd nie wydostaniemy, kto nakręci pierwszy odcinek? Ha! To nie będzie proste. Zamieć przybiera na sile. O, stary! Hej, Shaker! Shaker Mom!
Z drogi, panowie! Ty chyba sobie żartujesz. A skąd? Przecież nasz kumpel tam jest. A spośród nas tylko Nord jest w stanie tam zejść. Co? To prawda. Dzień trzeci z kawałkiem. Kumpel zapadł się pod lodem. Mam do dyspozycji linę i spryt. No to do dzieła! I po ptakach. Wow. A? Ale po co żelaznym czołgom zamrożony jaskiniowiec? Już nie mogę się doczekać, kiedy go zobaczę. Nie uwierzysz własnym oczom, jest niesamowity. Zgadnijcie, co się stało z pra-pra-pra-pra-pra-dziadkiem naszego Thora. Nie wiem, o czym mówisz. No dajesz, zrób tę minę. Nie. Wyluzuj. Nie mam ochoty. To rozkaz! Wyglądasz jak jego starszy brat-bliźniak. Baczność! Dość tych wykłupów. Jutro gramy z Super Strikers. A przecież chcemy... Czy to... Hej, Thor. Twój pra-pra-pra-pradziadek chyba chce nam coś przekazać. On nie jest moim przodkiem, jasne? Spokojnie. Melduje się ekipa ratunkowa. Intruzi! Szwiedzy! Bracik! Jesteś w jaskini, z zamrożonym jaskiniowcem i gonią cię żelazne czołgi. Co masz robić? Skacz! I co? Masz pomysł, jak ich wykiwać? Tak! Fala tsunami! Zabawa w surfing? Masz ty wyobraźnię! W moim show wszystko może się zdarzyć! Raz, dwa, trzy, w górę! I co teraz? Ufasz mi? Uber, zgłoś się! Macie ich? Niestety uciekli nam. Dobra, wracajcie. Przed wami kolejna faza treningu zimowego. Tak jest, pułkowniku. Nie za mało emocji? Wow, to nie ściema. Zdumiewające. Pierwotny homo sapiens. Nie, panie profesorze, on już nie sapie, bo zamarzł. Profesorze, opowie nam pan coś więcej o nim? On pochodzi z epoki lodowcowej. Z zimniejszej niż obecna? Bez wątpienia, luźny Joe. W tamtym okresie cała planeta była skuta lodem. A czołgi badają gościa, który żył w tamtych czasach. Panowie, nie przejmujcie się tym. Mamy termiczne kombinezony, mamy kolce. Jesteśmy przygotowani i ani czołgi, ani pogoda niczym nas nie zaskoczą. Staniecie się zimowymi królami futbolu.
Przed nami spotkanie w zimnej i oblodzonej fortecy. Brrr. No nie wiem, Brendo, mnie wcale nie jest zimno. Żelazne czołgi kontra Super Strikers. Kto będzie lepszy? Według mnie wygrają ci, którzy są lepiej przygotowani do gry w takich warunkach. Niespodziewanie, to Super Strikers, a nie gospodarze lepiej radzą sobie na śliskiej murawie. Ale żeby aż tak zdominować czołgi na ich terenie, nieźle. Striker, podaj! El Matador przed szansą strzelenia gola. Otwarcie! Drużyna w czerwieni czuje się w tych nieprzyjemnych warunkach jak ryba w wodzie. Nieprzyjemnych? Zupełnie nie wiem, o czym mówisz, Brendo. Super Strikers są lepiej przygotowani niż myśleliśmy. Specjalne korki? Bardzo sprytne. Mam nadzieję, że twój pradziadek nam pomoże. Ha! Oczywiście, że tak. On nie jest moim dziadkiem, jasne? Spokojnie, panowie. Póki co Super Strikers są od nas szybsi, ale wkrótce zimno podetnie im skrzydła. W drugiej połowie warunki pogarszają się z każdą sekundą. Tak, kurtka na pewno by ci się przydała, Mac. Super Strikers coraz rzadziej są w posiadaniu piłki. Żelazne czołgi efektownie wróciły do gry. To chyba nie koniec emocji, prawda, Mac? Hej, Mac! Dzień czwarty. Sprawy idą w złym kierunku. Nie takie miało być zakończenie pierwszego odcinka. Byliśmy gotowi na zimno, ale nie na to. Wiem, ziom. Mecz wymyka nam się spod kontroli. A może wykorzystamy poślizg? Co ty na to? Fala tsunami? Fala tsunami. Tsuna lafa ma na co? Za dużo gadacie z profesorem! Tylko dajcie mi piłkę. Żelazne czołgi będą chciały wykorzystać przewagę własnego boiska. Super Strikers chyba się nieco przegrzali. W odróżnieniu od Maka. Wiedziałam, że tak będzie. Shaker ma problem z utrzymaniem równowagi. Czy żelazne czołgi wyjdą na prowadzenie? Fantastyczna parada Wielkiego Bo! Piłka trafia do North Shore'a. Shaker traci równowagę. O dziwo, to mu pomaga. Oj, brutalny atak kapitana żelaznych czołgów. Śniegu niemożliwia grę. Rywal ma przewagę, a ty nie masz kolców. Więc co robisz? Raz, dwa, trzy... W górę! Niewiarygodna szybkość Shakera. Przed nim tylko bramkarz.
Hej, Matt! Wróciłeś! Tak? Mówiłem, że nie jest mi zimno, Brendo. Brawo! Serker! Genialnie! Tak, trener miał rację. Pokonanie żelaznych czołgów wymagało umiejętności przetrwania. Biorąc pod uwagę okoliczności, jakim stawiliście czoła, należą się wam najwyższe laudacje. Widzicie? Nie tylko ja nie rozumiem tego gościa. Chciałem powiedzieć, że daliście czadu na maksa! Odkryłeś zamrożonego gościa, trenowałeś na mrozie, pokonałeś czołgi na ich stadionie fortecy. No i co teraz zrobisz? Wrócisz do słonecznego Strikelandu. Wsuniesz karkówkę z grilla. I obejrzysz odcinek najbardziej odjechanego reality show. Witam was, North Show, a to jest... Co teraz zrobisz? Nieźle wyglądasz w telewizji. Jakbyś miał 5 kilo mniej. Coś czuję, że to będzie mój ulubiony program. Pożegnaj się ze swoim pradziadkiem, Thor. On nie jest moim pradziadkiem. A tak w ogóle to był bardzo głupi pomysł. Ja, w końcu czego może cię nauczyć o piłce jaskiniowiec? Wersja polska SDI Media Polska. Reżyseria Artur Kaczmarski. Dialogi Maciej Wysocki. W wersji polskiej udział wzięli Andrzej Andrzejewski, Piotr Bajtlik, Paweł Ciołkosz, Grzegorz Kwiecień, Paweł Szczesny, Jakub Szydłowski, Jakub Wieczorek i inni.